Powiedz mi, Paulu, ile masz lat? 6. Jak podoba ci się judo? Bardzo mi się podoba. A od ilu lat trenujesz? Od 3. Od 3 lat. I jakie najbardziej figury cię interesują? Najbardziej na przykład gwiazdy mnie interesują. I dzisiaj bierzesz udział w zawodach? Tak. Z kim się zmierzysz, już wiesz? Nie wiem. A czy trzymasz za siebie kciuki? Z kim przyszłaś na zawody? Z mamą przyszłam. A czy mama dopinguje ci w tym sporcie? Tak. Czyli ogólnie ci się podoba. Ile razy w tygodniu ćwiczysz? No 2. Dzisiaj jest impreza bardzo ważna dla młodzieży szkolnej w grupie dzieci i młodzików. Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Judo. Cykliczna, rokrocznie zawody są to. Są zawody o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego, czyli wyłaniamy młodych mistrzów województwa zachodniopomorskiego. Jak widać, zgłosiło się do startu ponad 100 dzieci. Określam, że będzie około 140 zawodników i zawodniczek. Dzieci to są dzieci, które mają w wieku 9, 10 lat i 12, 13 lat. W tej grupie wiekowej już zaznaczamy wysoki poziom i wielkie umiejętności wszechstronne. Judo, jak wiemy, jest to sport walki, który polega na umiejętnym doborze technik w taci ładze, czyli w górze, i inne ładza w parterze. W niektórych przypadkach w młodzikach mamy duszenie, dźwignię i trzymania, a w dzieciach tego nie mamy. Jest to sport bezpieczny, kontaktowy co prawda i ogólnozwojowy. W grupie starszej młodzików używamy już duszenia i dźwignię. Ustąp a zwycięży, to jest główna zasada w judo. Minimum wysiłku, maksimum efektu. A myślę, że ten efekt dzisiejszy będzie w postaci zwycięstw. Będą też i porażki, ale dzieci potrafią w tym judo znieść porażkę i mobilizować się do dalszych zwycięstw. Jak widzimy, dzisiaj zawody będą przeprowadzone w pięknej hali sportu walki. Jest to największa i najładniejsza hala judo w Polsce, a być może w Europie. Sala specjalistyczna tylko do tych zawodów, do judo, do treningu judo. Panie prezesie, a jak dzieci spisują się w tym sporcie? Czy to jest prosty sport dla nich? Jest tak zwana etapizacja szkolenia. W grupach początkujących mamy swój program szkoleniowy, gdzie tam jest, w tych treningach są elementy wszechstronne, gimnastyczne, akrobatyczne, gry i zabawy sportowe z ukierunkowaniem od judo. Potem jest etap ukierunkowany, gdzie dzieci bardziej się zajmują więcej dyscypliną judo, jeśli chodzi o techniki i pewne zaawansowanie, a w grupie specjalistycznej to są już od grupy juniorskiej, seniorskiej, gdzie już na poważnie jest ten sport brany pod uwagę w mistrzostwach Europy, Polski, świata czy Igrzyska Olimpijskich. Przypomnijmy, że taką malutką dziewczynką była Ewa Krause, mistrzyni Europy wielokrotna, mistrzyni Polski, 5. zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, moja wychowanka, która też brała udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży. Od takich zawodów wychowaliśmy mistrzyni Europy i zawodniczkę takiego pokroju jak zawodniczka Igrzysk Olimpijskich. Przypomnę, że to jest jedyna i ostatnia zawodniczka Igrzysk Olimpijskich. Mała dziewczynka, która zaczynała, jeszcze raz wspomnę, tak jak te małe dzieci. Proszę mi powiedzieć jeszcze, w Koszalinie ile osób, młodzieży i dzieci szkoli się u was, żeby tutaj osiągać te sukcesy w tym sporcie? Na terenie Koszalina jest klub Judo Samurai i klub sportowy Judo Guardia. Są tu 2 kluby na terenie tej hali. Hala jest podzielona na 2 części i w 2 klubach trenuje blisko ponad 500 zawodników i zawodniczek. 450-480. Jest to takie, które, no te liczby są takie trochę dziwne być może, ale wiadomo, że dzieci dzisiaj są, a jutro ich nie ma. Ale tak naprawdę trenuje ponad 400 osób. Na macie B walczą Jarosz Kowalski, a przygotują się do walki wstąpią Szymon Połaniecki.